Dzień dobry Państwu. Jestem geologiem, pracuję w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. 15 lat w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich, z tego 4,5 roku w sumie na Polskiej Stacji Polarnej. Więc sprawy polarne są mi niewątpliwie bliskie i tym bardziej chętnie się nimi dzielę. Dziś o wyjątkowym w gruncie rzeczy wydarzeniu, jakie miało miejsce w eksploracji obu stref biegunowych, mianowicie rywalizacja była zawsze, istniała zawsze i konkurencja w wszelkich działaniach eksploracyjnych. Natomiast tutaj dziwnym zbiegiem okoliczności właściwie doszło do tego, że ta rywalizacja przybrała charakter rzeczywiście wyścigu. W tej chwili Antarktyda jest, można powiedzieć, kontynentem zagospodarowanym, z punktu widzenia naukowego przynajmniej, a taki jest na razie tylko możliwy, na szczęście. Na Antarktydzie pracuje 40 stacji całorocznych, do 50 stacji obozów pracujących tylko w sezonach letnich. Personel naukowy liczy do 4000 osób w sezonach letnich, nie liczących kilkudziesięciu tysięcy turystów, których dowożą w rejon Antarktydy różne turystyczne przedsiębiorstwa. Ale jeszcze u schyłku XIX wieku sytuacja była zupełnie inna. W 1897-1898 roku po raz pierwszy na wodach Antarktyki zimował statek, zimowała wyprawa belgijska de Gerlache. Dwa lata później, po raz pierwszy na kontynencie już, zimowała wyprawa norwesko-angielska Borgrevika. No, atak na biegun podjął po raz pierwszy Robert Scott, organizując brytyjską wyprawę w latach 1901-1903. Nie udało się. Złe warunki, bardzo ciężkie warunki, cięższe niż mogli się spodziewać, spowodowały, że zawrócili. Po 5 latach ponowną próbę podjął również Brytyjczyk Shackleton. No, doświadczenia wcześniejszej wyprawy dały pewne rezultaty, ale nie do końca. Shackleton zawrócił z drogi, mając do bieguna już tylko 100 mil. Wyliczył sobie, że zabraknie mu żywności na bezpieczny powrót do bazy. Uważał, że biegun poczeka. No może nie zupełnie tak się rzeczywiście działo. Już w 3 lata później do konkurencji stanął ponownie Scott, przygotowując kolejną wielką wyprawę. Wyprawa miała przebiegać w latach 1910-11. Odbywała się pod patronatem admiralicji i Królewskiego Towarzystwa Naukowego. Miała bardzo bogaty program badań naukowych, ale gdzieś tam to zdobycie bieguna było w tle. Radykalnie tak wyglądała trasy różnych podróży wokół Antarktydy na początku XX wieku. A to jeden z bohaterów naszego spotkania. Scott planował dojście do bieguna. Niekoniecznie był to jego cel nadrzędny, tak długo, dopóki z telegramu, który otrzymał w Melbourne, nie dowiedział się, że na scenie pojawił się konkurent. I to niewątpliwie konkurent groźny. W tym samym czasie telegram głosił, że Amundsen, który planował i ogłaszał
wyprawę na biegun północny, zmienił plany i udaje się na biegun południowy z zamiarem zaatakowania bieguna. Wtedy nastąpiła niewątpliwie zmiana priorytetów i Scott też pomyślał o tym, że należy jednak być na biegunie pierwszym. Skąd wziął się w tej konkurencji Amundsen? Amundsen był już w tym czasie jednym z najbardziej doświadczonych badaczy polarnych. Doświadczenia najpierw zdobywał pływając na statkach wielorybniczych i rybackich. Pierwszą poważną funkcję przyjął w czasie wyprawy, omawianej wyprawy Belgiki, kiedy był starszym oficerem. A w latach 1903-1906 odniósł spektakularny sukces, przepływając niewielkim stateczkiem Gioa z pięcioosobową załogą po raz pierwszy przejście północno-zachodnie. To był bardzo ważny element jego doświadczeń polarnych, ponieważ przez dwa lata, zimując na wyspie Króla Williama w archipelagu kanadyjskim, współpracował blisko z mieszkającymi w pobliżu Inuitami. Uczył się zarówno posługiwania się psimi zaprzęgami, polowania w trudnych warunkach, posługiwania się również odzieżą futrzaną, jakiej używali Inuici, i wszelkimi drobiazgami, z których składała się umiejętność przeżycia w niezwykle trudnych warunkach. Po powrocie z wyprawy zaczął planować realizację swojego marzenia życia, czyli wyprawę na biegun północny. Amundsen przygotowywał swoje wyprawy zwykle sam, starając się o zdobycie pieniędzy na jej zorganizowanie, szukając sponsorów, więc było to zajęcie dosyć trudne. Znalazł dosyć szybko sponsorów. Król zdecydował się dopłacić no, przynajmniej 1/3 kosztów, pokryć 1/3 kosztów. Bardzo pomógł w organizacji wyprawy najbardziej w owym czasie znany badacz polarny Fridtjof Nansen, który użyczył Amundsenowi swojego sławnego statku Fram. No, Amundsen planował prawie 3 lata gryfować w lodach po Oceanie Arktycznym, więc Fram był do tego oczywiście statkiem idealnym. No, problem się pojawił w momencie, kiedy w latach 1908-1909 dwaj amerykańscy badacze, Cook i Peary, ogłosili, że zdobyli biegun północny. Jakby to było w rzeczywistości, to w każdym razie w pojęciu ogólnej opinii publicznej biegun został zdobyty. Wobec tego jeden z bardzo istotnych celów wyprawy Amundsena odpadł. Za same badania naukowe nikt tak specjalnie nie miał ochoty płacić. Ponieważ jednak wydatki już były zrobione, wszystko było przygotowane, Amundsen nie chciał zrezygnować z wyprawy i postanowił zmienić plan i zaatakować biegun południowy. Jednak, żeby nie wywoływać burzy w opinii publicznej, zatrzymał to sobie w tajemnicy. Wtajemniczył tylko kapitana Frama oraz swojego brata, który prowadził całą jego gospodarkę finansową. Część sponsorów zaczęła się wycofywać, wobec tego i wierzyciele zaczęli deptać Amundsenowi po piętach. Dlatego Amundsen
zastawił swój dom i zakupił resztę wyposażenia, pakując na frama drewnianą chatę przeznaczoną na bazę lądową. Ku zdumieniu wyprawy, bo po co była taka chata, jeżeli mają pływać 3 lata po oceanie. Również zaskoczeniem było zaokrętowanie 90 psów pociągowych. W pierwotnym planie te psy można było spokojnie kupić na Alasce, ponieważ Fram miał wpłynąć na Ocean Arktyczny przez cieśninę Beringa. No ale praktycznie uciekając przed wierzycielami 10 września 1910 roku Fram wypłynął z Norwegii i udał się na południe. Tu nic dziwnego nie było, skoro miał płynąć wokół przylądka Horn, to była to właściwa trasa. Zmianę ogłosił Amundsen po dopłynięciu na Maderę, gdzie również dopłynął drugi statek transportowy, który miał jeszcze uzupełnić zaopatrzenie Frama. Amundsen ogłosił to załodze wyprawy. Z każdym uczestnikiem rozmawiał osobiście, proponując mu pozostanie w wyprawie bądź rezygnację z wypłaceniem należnych mu gratyfikacji. Cały zespół zdecydował się płynąć dalej za Amundsenem, więc po napisaniu listu do króla Norwegii, do Nansena oraz ogłoszenia dla prasy, Fram odpłynął na południe. Te wiadomości do prasy dostały się dopiero wtedy, kiedy transportowy statek, którym wracał do Norwegii brat Amundsena, dopłynął do Norwegii. Statki nie miały w tym czasie łączności radiowej, wobec tego burza, jaka wybuchła w opinii publicznej po ogłoszeniu przez Amundsena jego decyzji, uczestników wyprawy całkowicie nie dotyczyła. Statek kołysał się przez długie 3 miesiące na Atlantyku. Fram był statkiem przystosowanym do pływania w lodach, a nie na otwartym morzu, więc dało się to bardzo we znaki, no, szczególnie psom, bo ludzie byli przyzwyczajeni. Niemniej statek dopłynął do Antarktydy, do wybranego miejsca na Antarktydzie, czyli do Zatoki Wielorybów we wschodniej części bariery lodowej Rossa w grudniu 1910 roku. Amundsen wybrał Zatokę Wielorybów jako miejsce początku swojej wędrówki, bo nie bardzo miał inną możliwość. Znana trasa drogi do bieguna, znana z poprzednich wypraw, była oczywiście zajęta, bo w bazie McMurdo miał swoją bazę założyć Scott. Baza w Zatoce Wielorybów kryła w sobie pewną groźbę. Poprzednio zaglądali tam zarówno Scott, jak i Shackleton i uważali, że jest to niebezpieczne miejsce, bo zatoka jest wytworzona w ogóle tylko w lodzie i istnieje możliwość, że przez czas trwania wyprawy po prostu odpłynie. Natomiast Amundsen już znalazł tam miejsca, gdzie stwierdził, że lodowiec leży na niewielkich skalistych wysepkach, więc optymistycznie przyjął, że wytrzyma przynajmniej ten rok. Pozytywną stroną tego miejsca było to, że droga do bieguna była o prawie 100 mil krótsza, natomiast nie była znana. Przede wszystkim głównym problemem było znalezienie przejścia przez góry transantarktyczne, co Scott miał rozwiązane przez wyprawę Shackletona, która mu tę drogę wyznaczyła.
Po trzech tygodniach pracy baza wyprawy stanęła, zawartość zapasów została rozładowana i niespodzianie w Zatoce Wielorybów pojawiła się Terra Nova, czyli statek wyprawy Scotta. Terra Nova dopłynęła do Zatoki McMurdo nawet wcześniej niż Fram o kilka dni. Została rozładowana i popłynęła na wschód, żeby wysadzić na ziemię Edwarda VII ekipę naukową, która miała tam rozpocząć badania. Ponieważ jednak nie udało się znaleźć odpowiedniego miejsca do lądowania, to wracała do McMurdo i zobaczyła statek stojący w Zatoce Wielorybów. Sylwetka Frama była tak znana, że nie było wątpliwości, że jest to wyprawa norweska. Spotkanie odbyło się w przyjacielskiej atmosferze. Kapitanowie zapraszali się na obiady wzajemnie, na pokład statków, ale obie strony uzyskały pewne informacje, no, niewątpliwie mobilizujące, żeby nie powiedzieć stresujące. Dla Brytyjczyków takim stresem było niewątpliwie to, że Amundsen ma prawie setkę psów pociągowych, a świadomość tego, że są oni doświadczeni już w posługiwaniu się zaprzęgami, była groźbą, że będą bardzo szybcy w drodze na biegun. Podobne obawy szybkiego posuwania się na południe przez Brytyjczyków wzbudziło w Amundsenie to, że Scott przywiózł na Antarktydę trzy pary motorowych sani, sprawdzanych poprzednio w Alpach i w Norwegii. Wydawało się, że są to dobre konstrukcje. No, wprawdzie największe sanie utonęły w trakcie rozładunku, o czym chyba tutaj nie było mowy, ale Amundsen zdawał sobie sprawę, że jeżeli będą one dobrze działały, to rzeczywiście dadzą Scottowi bardzo duże możliwości poruszania się przynajmniej do łańcucha gór śródantarktycznych. Baza stanęła, drewniany dom bazy, oprócz tego wyrosły wokół tego namioty, cały szereg składów obudowanych śniegiem. Zanim miała nastąpić antarktyczna zima, Amundsen przystąpił do zakładania składów żywnościowych, które miały ułatwić drogę na północ. Za każdym razem ekipa wyjeżdżająca, to były pięć osób plus trzy pary sani, które wyruszały z bazy i kolejno zakładały magazyny na kolejnych stopniach szerokości geograficznej. Amundsen założył ich 4 do 84 stopnia. W gruncie rzeczy bez większych trudności. Wyjazdy te miały jeszcze ten ogromny walor, że ludzie i psy przyzwyczaiły się do współpracy i dobrze im to wychodziło. Również zdobyto pewne doświadczenie co do wyposażenia, które mimo że bardzo pieczołowicie przygotowywane przez lata przez Amundsena, w zestawieniu z rzeczywistością, no, wymagało jednak pewnych przeróbek. Okazało się na przykład, że znacznie lepszym rozwiązaniem jest jeden duży namiot niż dwa mniejsze dla pięcioosobowej grupy. Poza tym okazało się, że ubrania utrzane, ubrania typu inuickiego są okresami za ciepłe. Wobec tego trzeba było z materiałów przezornie przywiezionych do bazy uszyć ubrania lżejsze. Trzeba było przekonstruować trochę buty do nart, a
Stwierdzono również, że konstrukcja sań jest za ciężka. Jeden z uczestników grupy Amundsena, Baland, był nie tylko w owym czasie mistrzem świata w biegach narciarskich, ale również rzemieślnikiem produkującym narty i sanie. Także przez zimę Baland przerobił sanie, zmniejszając ich ciężar o 1/3. Drugim wielkim usprawnieniem była zmiana sposobu otwierania skrzyń ładunkowych pakowanych na sanie. Zamiast otwierania skrzyń od góry, zrobiono otwierane im ściany boczne. To w ogromny sposób ułatwiało dostanie się do zawartości skrzyń, kiedy one nie musiały być zdejmowane z sań i nie trzeba było rozplątywać skomplikowanych wiązań trzymających je na saniach. Wiosna spowodowała, że Amundsen bardzo szybko chciał jak najszybciej wyruszyć, obawiając się ciągle tej przewagi, jaką dawały sanie Scottowi. Już we wrześniu zaplanował pierwsze wyjście, ale okazało się, że wiosna antarktyczna nie następuje tak szybko jak wiosna w Arktyce. Warunki były w dalszym ciągu bardzo trudne. Grupa biegunowa po 2 tygodniach wędrówki zatrzymała się, doszła do wniosku, że to jeszcze nie czas, wróciła do bazy, przez następne tygodnie leczyła liczne odmrożenia. Ostatecznie wyruszyli dopiero w październiku. Pięciu ludzi, 4 pary sań, 52 psy wyruszyły na drogę w kierunku przez znane trasy, przez kolejne składy do gór transantarktycznych. Po miesiącu byli u podnóża gór i wyjątkowo łatwo w ciągu tygodnia udało im się znaleźć lodowiec, nazwany potem lodowcem Axela Heisberga, który wyprowadził ich na płaskowyż polarny. Pierwszy tydzień na płaskowyżu był bardzo trudny. Znaczy, po wyjściu na płaskowyż Amundsen przeprowadził rekonstrukcję swojej grupy, można powiedzieć. Zostało 5 osób, ale sań było tylko 3. Ilość psów zmniejszono do 16. To brutalne, ale w ten sposób pozostałe psy zostały zabite i ich mięso przeznaczone do wykarmienia pozostałych psów i również ludzi. Pierwszy tydzień był bardzo trudny, bo natrafili na strefę bardzo dużych spękań na obszarze lodowca. Kiedy jednak ten tydzień piekielnego lodowca udało się pokonać, droga już dalej była znacznie lepsza, mimo okresowych załamań pogodowych. Ostatecznie 14 grudnia grupa dotarła do miejsca, gdzie pomiary wykazały, że są na biegunie. Norwegowie zatrzymali się przez 3 dni w tym miejscu, powtarzając wielokrotnie pomiary astronomiczne. Poza tym zaprzęgi psie zataczały wokół miejsca wyznaczonego jako biegun kręgi o promieniu kilku mil, aby na pewno mieć jaką największą pewność, że ktoś jednak z nich na biegunie stanął. Na biegunie stanął niewielki namiot z norweską flagą. Amundsen zostawił tam część niepotrzebnego sprzętu pomiarowego, niewielką ilość żywności i 2 listy. List do Scotta i list do króla Norwegii. W liście do Scotta prosił go, aby ten list oddał królowi, jeżeli Amundsen nie wróci z wyprawy. Droga powrotna minęła
bardzo dobrze, mimo kilkukrotnych załamań pogody, ale coraz bagaż na saniach był coraz lżejszy, wobec czego ludzie nie musieli cały czas biegać wokół sań, a nawet przy dobrych warunkach śniegowych psy mogły ich ciągnąć razem na saniach, co dawało przebiegi dobowe nawet do 50 kilku mil. W ten sposób w styczniu, 19 stycznia 1911 roku, grupa Amundsena wróciła do Framheimu, czyli do bazy w Zatoce Wielorybów. Tam już była pozostała grupa, z pozostałej pięciu uczestników wyprawy, dwie dwójki prowadziły w tak zwanym międzyczasie badania, jedna na ziemi Edwarda VII, a druga prowadziła badania ściany lodowej bariery Rossa. Po kilku dniach odpoczynku zabezpieczono bazę, zapakowano zapasy, które były potrzebne i Fram odpłynął do Nowej Zelandii, dopłynął w marcu. W marcu po dopłynięciu spotkał się ze statkiem wyprawy Mauchona, który właśnie płynął na Antarktydę i oddał wyprawie Mauchona swoje psy. Stamtąd też rozeszła się wieść o sukcesie wyprawy Amundsena. Reakcje były dosyć żywe. Gratulacje przysłał prezydent Stanów Zjednoczonych. Opinie Brytyjczyków były umiarkowanie gorące, ale w każdym razie doceniające sukces. Problem zaczął się rok później. Po dopłynięciu do Norwegii zostali przyjęci jako bohaterowie. Ustanowił norweski order bieguna południowego, który otrzymali wszyscy uczestnicy wyprawy. No, Amundsen zabrał się do organizowania następnych wypraw. Między innymi lotniczych ze Spitsbergenu na biegun północny. Pomnik, który stoi w Nealesundzie na Spitsbergenie, jest związany z tym etapem jego działalności. Tymczasem wyprawa Scotta na statku Terra Nova. Wyprawa była duża, liczyła 76 osób, w tym 16 naukowców. Dopłynęła do cieśniny McMurdo i założyła bazę w sąsiedztwie istniejącej tam bazy Scotta, bo akurat w tym momencie, kiedy lądowali, nie było możliwości podejścia do brzegu w rejonie starej bazy. Potem ta stara baza była uruchomiona jako taki pomocnicza. Scott miał inny pomysł na transport i całą logistykę wyprawy biegunowej. Przywiózł ze sobą, jak mówiłem, przede wszystkim stanie motorowe. No, z trzech par zostały mu dwie pary, bo jedna utonęła w trakcie rozładunku. Oprócz tego jako siły pociągowej miał użyć koników. Mimo pewnych niedobrych doświadczeń, które zarówno miał sam na pierwszej wyprawie, jak i Shackleton na drugiej, ale Brytyjczycy mieli jakąś wyjątkową awersję do używania psich zaprzęgów. No, tutaj jeszcze był pewien błąd w zakupach, ponieważ koniki zamiast koników mandżurskich, które były używane poprzednio, kupiono koniki islandzkie,
które były gorzej przystosowane do bardzo ciężkich warunków. Problem z konikami był jeszcze taki, że konie pocą się całą powierzchnią ciała. Wobec tego pracując w czasie ciągnięcia sań, robiły się mokre. Jeżeli tylko zatrzymywały się na chwilę, to pokrywały się lodem. Wobec tego trzeba było je wycierać, okrywać, a poza tym konie pędzą tryb życia stojący. Wobec tego na postojach trzeba było budować dla nich wysokie ścianki ze śniegu, ochraniające je przed wiatrem. Scott, podobnie jak Amundsen, było ogólnie przyjętą zasadą, zaczął zakładać składy z żywnością i wyposażeniem na drodze do bieguna. No, już pierwsza wyprawa przyniosła bardzo złe doświadczenia. Po 100 kilometrach popsuły się sanie motorowe i ludzie, którzy wyjechali z saniami, musieli je do punktu spotkania z innymi ciągnąć po prostu sami na lodzie. Trafili na nie na bardzo kiepskie warunki pogodowe. W sumie pierwszy skład, duży skład, tak zwany skład jednej tony, został założony o 42 kilometry bliżej niż było planowane. No, miało to swój dramatyczny wyraz w zakończeniu potem wyprawy. Następne dwa składy zostały założone już bez większych problemów i nastąpiła zima. Tu sanie i ich załoga to byli ci, którzy mieli praktycznie Scotta dowieść do gór transantarktycznych, bo to, że sanie będą się nadawały do pokonania lodowca Bradmura i użyte zostaną na wyżynie polarnej, raczej nie wchodziło w rachubę. Efekt był taki, że podstawową siłą pociągową byli ludzie i to głównie ludzie idący piechotą, ponieważ Anglicy nie było wśród nich ludzi biegle posługujących się nartami, a ci, którzy się posługiwali, byli stosunkowo mało wprawni. Zima w bazie minęła dosyć spokojnie, w gruncie rzeczy kameralnie, o ile grupa Amundsena pracowała ciężko, przygotowując sobie coraz lepsze warunki do działania na wiosnę, tyle grupa Scotta zajmowała się głównie kameralnymi zajęciami. Naukowcy prowadzili wykłady, uczestnicy wcześniejszych wypraw dzielili się swoimi wspomnieniami. Właściwie jedynym zajęciem fizycznym, oprócz naprawy sań, bo mechanicy przez długi czas pracowali i mieli nadzieję, że ich działania odniosły dobry skutek, to właściwie jedynym zajęciem było codzienne oprowadzenie koników, ponieważ konie muszą codziennie odbyć mniej dłuższy lub krótszy spacer, aby utrzymać pewną sprawność fizyczną. Gdy nastała wiosna, ekipa wyruszyła mniej więcej w podobnym czasie, jak wyruszyła ekipa Amundsena. Scott wyruszył również, przy czym jego logistyka była inna. O ile Amundsen ruszył grupą pięcioosobową, która miała dojść od bazy aż do bieguna, o tyle Scott planował, że z bazy wyruszy 12-osobowa grupa, z której uczestnicy pełniający role pomocnicze, to znaczy dociągający sanie z zaopatrzeniem do odpowiednich odcinków drogi, powoli będą wracać. Natomiast końcowa grupa biegunowa, 4-osobowa, zostanie wybrana z tych, którzy w drodze okażą się najlepsi.
No, ponad 6 tygodniach wędrówki grupa dotarła do gór transantarktycznych i przez tydzień wędrowała na płaskowyż przez znaną drogą przez lodowiec Bredmura. Potem ruszyli już piechotą do bieguna. Ostatecznie Scott zdecydował się dołączyć do grupy biegunowej jeszcze jednego uczestnika, czyli wyruszyli w grupie 5-osobowej. Wszyscy uczestnicy grup pomocniczych, którzy zawracali z drogi, zdołali bez problemów, może nie bez trudności, ale bez trudności, bez problemów wrócić do bazy. Grupa biegunowa dotarła na miejsce, gdzie stał norweski namiot, dopiero 17 stycznia, czyli ponad miesiąc po Norwegach. No, rozczarowanie było ogromne. Myślę, że pewien stres w tym wywołany odegrał też swoją rolę w dramatycznym zakończeniu wyprawy. Scott nie próbował kontrolować pomiarów astronomicznych Norwegów. Brytyjczycy zawrócili od bieguna tego samego dnia i zaczęli drogę powrotną. Przez pierwsze 3 tygodnie wracali w dosyć dobrym tempie. Warunki atmosferyczne jeszcze nie były bardzo złe, chociaż w sumie było to już o ponad miesiąc później niż czas powrotu grupy Amundsena. Natomiast po 3 tygodniach zaczęli odczuwać bardzo wyraźnie niedożywienie, bo mieli zbyt rygorystycznie obliczone racje żywnościowe. Dodatkowo jeden człowiek więcej, który musiał być wyżywiony z tych samych racji, jakie były zaplanowane w grupie biegunowej, powodował dodatkowe trudności. W czasie zejścia po lodowcu Bredmura spadł jeden z uczestników, w wyniku obrażeń poniósł śmierć. Po zejściu na lodowiec Rossa odnalezione składy żywnościowe trochę uratowały im życie, chociaż sytuacja była już na tyle trudna, że fizjologicznie nie można było odbudować ich zasobów sił w wyniku tej, no, głodowych racji używanych wcześniej. Posuwali się coraz wolniej i przy coraz trudniejszych warunkach atmosferycznych. Zbliżała się już następna zima, więc warunki były coraz gorsze, tym bardziej, że przede wszystkim były to wiatry, bardzo silne wiatry wiejące z północy, czyli prosto w twarz. 17 marca jeden z uczestników doszedł do wniosku, że nie jest w stanie już się poruszać, a nie może obciążać kolegów. Pożegnał się i wyszedł z namiotu. Jego ciała nigdy nie odnaleziono. Po następnych kilku dniach śnieżyca zatrzymała grupę Scotta w namiotach i to był ich ostatni biwak. Z notatek, które Scott prowadził praktycznie do ostatniej chwili, dowiadujemy się, że umarł jako ostatni 29 marca. Z bazy w ciśnienie McMurdo dwukrotnie wyruszały ekipy poszukiwawcze, ale w wyniku dramatycznie złych warunków atmosferycznych za każdym razem wracały. Wyprawa podzieliła się. 8 osób odpłynęło z Terranową do Nowej Zelandii, a 11 osób zostało na kolejne zimowanie, no, licząc jeszcze być może, że
grupa Scotta z opóźnieniem dotrze do bazy. No to się nie stało, natomiast w następnym sezonie letnim, można powiedzieć, grupa poszukiwawcza wyruszyła trasą na południe i 12 listopada odnalazła namiot. Odnalazła namiot ostatniego biwaku Scotta. Namiot znajdował się 18 kilometrów od tego największego składu żywnościowego, który, jak wiem, został założony za blisko w stosunku do bazy. Być może, gdyby grupa Scotta do tego składu dotarła, to miała jeszcze jakieś szanse na uratowanie się. Uczestnicy zostali pochowani w lodowym kopcu. Wyprawa wróciła do Nowej Zelandii i w marcu 1912 roku wiadomość o śmierci Scotta dotarła do opinii publicznej. Wywołało to ponownie burzę. Głównie Brytyjczycy wrócili do protestów i różnych krytycznych uwag w stosunku do Amundsena, nawet dopuszczając to, że Amundsen do bieguna nie dotarł. Jednak zarówno pozytywnie o wyprawie Amundsena wypowiadali się zarówno Shackleton, jak i żona Scotta. Scott został uznany za bohatera narodowego. W Uniwersytecie w Cambridge powstał później Instytut Badawczy, North Polar Institute, Scott Polar Institute, który działa do tej chwili, jest jedną z najpoważniejszych placówek naukowych w badaniach polarnych. Tak skończył się jedyny wyścig do celu, bardzo wysoko postawionych celów eksploracji. Dziękuję bardzo.